Siemano, witajcie widzowie, co tu się stało? Co się stało u mnie w królestwie? Jest ogromna powódź, spójrzcie, co tu się odwala. Wchodzę do królestwa, a tu jest normalnie powódź ogromna. Zalało moje całe królestwo, wylewa się tutaj nawet woda. Patrzcie, w tym miejscu zalała moją, moją fosę lawową. Spójrzcie, fosa lawowa została zniszczona. I są tutaj jakieś tabliczki też. Muszę się dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Na pewno Palion i Nubek w tym maczali swoje paluchy. Bo, a co tam jest, okej? O co tutaj chodzi? Było tsunami, Toit. Przerąbane. Idź za tabliczkami. Tak, tsunami, tak, no. Tsunami, spójrzcie. To, czy to wam przypomina tsunami? Czy gdyby tsunami było, to pojawiłyby się tutaj takie właśnie glony dziwne? To jest ich sprawka, sprawka Paliona i Nubka. Oni znowu mają sojusz i postanowili to wykorzystać, żeby zrobić na mnie jakiegoś głupiego pranka, który w ogóle nie jest jakiś fajny. Haha, bardzo zabawne. Haha, uśmiałem się normalnie, nie mogę wytrzymać ze śmiechu, tak po prostu się uśmiałem, że moje usta, mam zakwasy na ustach, tak mnie zaśmiało się, no. Dobra, idziemy za tymi tabliczkami. Tam widzę kolejną tabliczkę i już jestem ciekaw, co oni tam napisali. Dobra, ich zdaniem to było tsunami, tak? Idź dalej. No dobra, idę dalej w takim razie. Co będzie dalej? Takie tsunami właśnie było. Smutno. Naprawdę? Naprawdę oni myślą, że ja uwierzę, że to było tsunami? Że oni nie maczali w tym swoich paluchów? Naprawdę myślę, że to... Uwierzę, że to było tsunami, które zaatakowało moje królestwo? Masakra. To jest wypowiedzenie wojny prankowej. Okej. Może i oni dali tsunami, a ja dam tsunami lawy. Haha, więc widzowie, nie no, musimy zrobić z tym porządek. Musimy zrobić z tym porządek, to jest przesada to, co się tutaj wydarzyło w tym momencie. Ja nie wiem, jak oni mogli coś takiego zrobić. Już myślałem, że będzie spoko, że będzie sojusz. Słuchajcie, Nubek jak zwykle pokazał swoje. Pokazał, że nie przebaczy mi tego, że chciałem po prostu rozejm. Słuchajcie, nie miałem wyboru. Musiałem ich oszukać, żeby się wydostać z więzienia. A oni teraz robią mi za to pranki. Patrz, tam też jest zniszczone przez wodę. Dobra, muszę to wszystko zniszczyć. Patrzcie, widzowie, psuje tsunami, nie? Mocny, mocny. Naprawdę, naprawdę. Palion i Nubek, ale śmieszne, haha. Uśmiałem się, normalnie. Widzisz moje boki? No ja właśnie nie widzę, bo mi się urwały, haha. Boki urwać, ha, bardzo śmieszne. Ha. Ale beka. XD, normalnie, naprawdę. Tsunami, mi się zachciało robić tsunami normalnie. Nie, dobra, przesadzili, dobra. Ja to wszystko sprzątam i słuchajcie, trzeba będzie wymyślić coś mocnego. Jeśli macie, widzowie, pomysł na pranka, który totalnie odechce im się robić na mnie inne pranki, to dajcie znać na dole w komentarzach. A co jest z tym? Co jest z tym wieżowcem? Czemu on jest tak połowiczny? A może się nie wyrenderował do końca. Mam przy sobie też gąbki, bo widzowie, ja to widziałem, co oni tutaj zrobili. Już sobie przygotowałem gąbki na tą okazję, żeby to naprawić, bo patrzcie. Uś! No i co tu się odwala? No co jest? Tego nie da się... Co? Tego nie da się gąbkami zabudować? Co ja mam teraz zrobić? Cycycyk? No co tu się odwala? Widzowie! No co tu się odwala? Moje gąbki nie działają! Halo! Co ja mam teraz zrobić? Dobra, na początku zniszczę te glony, może one to przeszkadzają. Dobra, zniszczę te glony. Walone glony. O nie, topią mi mojego Geralda. Geralt, żyjesz? Geralt, masz się dobrze? No ja nie wytrzymam. Dobra, wszystkie rzeczy związane z Nubkiem z mojego królestwa znikną. Znikną w sekundę. Muszę wejść. A tutaj niczemu nie zrobili, aha. Pamiętacie, widzę, jak Palion mi to tutaj robił? A wtedy myślałem, że przesadzam. Wtedy myślałem, że przesadzam z tym wykorzystywaniem go. Haha, gdybym mógł cofnąć czas, to bym jeszcze bardziej mu kazał tutaj wszystkie rzeczy porobić. Normalnie, ja nie mogę. To jest jakaś masakra, oni znowu mają soja. Znowu będą się na mnie we dwóch fokusować. Co ja mam zrobić sam? Jestem sam, widzowie. Nie ma tutaj Kati, jestem sam na dwóch. Po raz kolejny. To jest jakaś przesada, muszę normalnie jakąś nową osobę tutaj znaleźć do sojuszu. Jeżeli widzowie chcecie dołączyć do mojego sojuszu, to napiszcie podanie, petycję na dole w komentarzach. Dlaczego to właśnie ty powinieneś dołączyć do mojego sojuszu? Bo to po prostu, nie, no, potrzebuję kogoś, kto się bardzo dobrze umie klepać. Dobra, wodorosty może mi się przydadzą. Dobra i co, ja mogę to rozwalić? Dobra, jest, rozwaliłem tutaj, więc git, teraz tu. Eś, jest git, tu. Świetnie, coś tutaj poprawiłem, dobra, teraz tu. Okej. No nie, tu się psuje, widzowie, patrzcie. Tu się psuje.
No, jak to mam naprawić? Naprawdę. Dobra, tak zrobimy, tak zrobimy, tak zrobimy. Postawimy pełno tych gąbek normalnie, pełno. O! Zaczyna to działać, patrzcie. Muszę po prostu bardzo dużo tych gąbek postawić i one to naprawiają. Dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze tu. Super! Super! Wysycha moje królestwo, dosłownie wysycha. Nie no, ale taki żart to normalnie, ha 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 ha. Beka. Nie, naprawdę, przesadzili, przesadzili tym tutaj. Co ja mam z tym zrobić? I teraz te wszystkie kąpki będę musiał zbierać, no. Ja nie mogę, masakra jakaś. Dobra, idę, muszę przed siebie tutaj zbierać tą wodę. Dobra, idziemy w ten sposób. Idziemy, zrobimy tak samo jak tam. Robimy tak samo jak tam. Dobra, tu, tu, tu. Dobrze to działa, dobrze to działa. Powstrzymuję tą wodę. Jest dobrze. O nie, znowu zepsuło? Nie mów, że znowu zepsuło. Dobra, teraz tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. W miarę jest git, w miarę jest git. W miarę to opanowałem. Jeszcze tu. Super, widzowie, chyba w miarę mi to wychodzi. Okej. W miarę mi to wychodzi. Teraz po prostu muszę lecieć w drugą stronę. To niszczymy i słuchajcie, lecimy. Lecimy w drugą stronę, dobra. Pyk, pyk. Rozwalamy to, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Rozwalamy, 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 rozwalamy. Będę musiał te wszystkie gąbki teraz wziąć i je wysuszyć. I to będzie najgorsze w piecyku, to suszenie tych gąbek teraz. O nie! O nie! To się tutaj naprawiło, dobra, muszę to iść powstrzymać. Muszę iść to powstrzymać. Dobra, dobra. Dobra, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git. Uff, widzowie, dobrze jest. Dobrze jest. Powoli to opanowałem. Ale powiem wam, już się bałem, że ja nigdy tego nie zniszczę. Skąd oni tutaj dali tyle tej wody? Naprawdę? Naprawdę? Przecież to jest... To jest gorzej niż żart, widzowie. To jest gorzej niż żart, po prostu. Tak się zachowywać, brutalnie. Mojego golema tutaj tak atakować. Pierwsze co ja muszę, to właśnie uratować mojego golema. No, halo! Halo! O nie! Skończyły mi się gąbki! O nie! Co tu się odwala? Dobra, muszę zebrać teraz te gąbki i je wszystkie wysuszyć w moim tym, jakimś kociołku Wojaniksa, Panoramiksa, kociołek. Co tu się dzieje? Dobra, damy radę, no, zbieramy teraz te gąbki. Ja nie mogę, co za żmudna robota. Głupie tsunami mnie zaatakowało, wszystko ich wina, widzowie. To jest masakra, to jest wypowiedzenie wojny. To jest wypowiedzenie wojny, o, ciekawe jakie tsunami na was poleci. Tsunami lawy na pewno na was poleci, zobaczycie. Dobra, oni nie będą mieli lepiej, oni będą mieli dużo gorzej. Zobaczycie, taki prank będzie na nich robiony. Na pewno ta wieża, o, to niszczymy. Ja tego nie chcę, w ogóle idziemy od razu to zniszczyć. Ja nie chcę tutaj żadnej rzeczy, która będzie mi się kojarzyła z nubkiem. To po prostu jest przeszłość. Nubek i ja to przeszłość. Nasza znajomość. Już się nie kolegujemy, jak widzicie. To jest jakaś masakra, spójrzcie. Ich królestwo jest teraz połączone. Oni teraz we dwóch będą jeszcze bardziej ze sobą trzymać sztamę. Na pewno tamto też trzeba będzie zniszczyć. Nie ma tutaj śladu po żadnym nubku. Nubek, pff, nubek to może się zadawać spalionym. Ja wiecie co? O, ja wiem co. Ja tu będę, ogarnę sobie nowego członka Wojanowic. Będzie się nazywało, wiecie jak? Prosek. O, będzie się nazywał Prosek i zobaczycie. Palion będzie miał przerąbane, bo on będzie z jakimś nubkiem, który nic nie potrafi. A ja będę miał prawdziwego prosa. Ha, ha, ha. Więc widzowie, to jest dopiero początek. To jest dopiero początek tego tutaj, tej przygody. Tej tutaj wojny. Królestwa. I zobaczą, pożałują, że robili jakiekolwiek pranki na mnie. Część gąbek już udało nam się wyczyścić. Teraz musimy pójść i je wysuszyć. Pytanie, czy tutaj będzie jakiś... O, będzie, dobra, zrobimy sobie dużo kociołków. Piecy. I w tych piecach właśnie umieścimy te wszystkie tutaj rzeczy. Te wszystkie gąbki. Mamy węgiel, więc perfekcyjnie. No i co? Wrzucamy tutaj gąbki, ale na pewno nie potrzebujemy wodorostów. Nie wiem, co ja z tymi wodorostami mam w sumie zrobić. Powinienem je tak naprawdę wyrzucić. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I jeszcze tutaj, dobra, niech to się wszystko ładnie tutaj połączy. Jeszcze damy w taki sposób. I te gąbki niech się suszą teraz. Niech się suszą, a my lecimy dalej ogarniać naszą powódź. No naprawdę, zrobili nam tyle roboty przez taką głupotę. Ach, zobaczą, zobaczą. Oni też z ich królestwem nie będzie kolorowo. Jak się tam dorwę do tego ich królestwa, to zobaczą moją zemstę. Dobra, niech się te gąbki suszą w takim razie. O, co to jest? Nie, 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 nie. Żadnej zielonej wełny u mnie w królestwie. To jest koniec. Zieloną wełnę to wiecie co robimy? Nawet nie chowamy w skrzynkach w zieloną wełnę. Od razu co? Wywalamy! Puuu!
właśnie tak. I tutaj co to jest? Jakieś brzydkie przejście nubka, które zrobił. Oczywiście, kto to mógł zrobić? No nubek. No to proszę bardzo, jest właśnie w tym momencie to rozwalane, let's go. Pyk, pyk, pyk. I o to właśnie chodzi. A wy widzowie, jeżeli chcecie dołączyć do teamu Wojana, to wbijajcie do sklepu wojanshop.pl, pierwsza linijka w opisie, i dołączajcie właśnie do teamu Wojana do białego rana. Mamy naprawdę mega fajne rzeczy. Na przykład spójrzcie, mam na sobie teraz bluzę z całymi Wojanowicami. Jest tutaj Pimpek, jest Świnka Linka i to są moi sojusznicy. To są moi sojusznicy, na których mogę liczyć. Nie tak jak Palion i Nubek, nie, nie, nie. I tutaj w tle są właśnie Wojanowice. Więc jeżeli chcecie taki bardzo fajny wzór, mega kolorowy, to zapraszam, pierwsza linia w opisie i te bluzy na pewno wam się spodobają, więc zapraszam i sprawdzajcie, bo naprawdę warto. No cóż, my tutaj mamy już te gąbki przygotowane i lecimy dalej osuszać nasz teren. Już powiem szczerze, dużo tutaj udało nam się naprawić, ale nadal jest tutaj niezbyt kolorowo. Trzeba będzie tutaj to wszystko poprawić. Pyk, 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 pyk. Najgorsze, że trzeba tak dużo tych gąbek kłaść, bo jak się ich tak dużo nie postawi, to one od razu się psują. Dobra, coś tu To okej, jest git? Jest git! Wyrównałem poziom mniej więcej. Jeszcze tutaj tylko rozwalę. I teraz trzeba będzie ten dolny poziom jeszcze rozwalić. Spójrzcie, ile tego jest. Ja nie mogę. 30, ja nie mogę. Dobra, czy ja mogę to tak stawiać? Mogę, dobra. Dobra, to stawiamy to w ten sposób. Okej, 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 okej. Coś tu się udało. Ej! To w ogóle nie działa! To w ogóle nie działa! Dobra. Ostatnie 5 gąbek. Okej. Jest! Jest! Powstrzymałem to! Ale już się bałem, ponieważ widziałem, że to się rozprzestrzenia i tego jest coraz więcej. I że wiecie, te gąbki postawię, a to nie będzie w ogóle działało. Na szczęście działa. Po prostu muszę zawsze boki uciąć. Boki uciąć, bo to one sprawiają, że to się potem rozwarstwia ta gąbka. W sensie ta woda wszędzie, na wszystkie strony leci. Dobra, to co? No ja znowu muszę zbierać te gąbki, znowu je suszyć i znowu to wszystko od nowa robić. Tylko dlatego, bo te banda normalnie sojuszników, która się dobrała do sojuszu. Ach, no nie wiem, widzowie, masakra. Ja nie chciałem wojny, ale to widzicie, widzicie. Teraz zaczynamy, teraz zaczynamy prawdziwą masakrę. Dobra, czas na kolejną tutaj partię gąbek. Ja już się boję, co tutaj będzie grane. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Stawiamy, stawiamy, stawiamy. Szybko, 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 szybko. Odcinamy tutaj dostęp, odcinamy tutaj dostęp. Od razu, od razu. Pięknie, udało się! Widzowie, już doszedłem do wprawy. Odcięliśmy tutaj dostęp do tej wody, żeby ona się nie rozprzestrzeniała jeszcze bardziej. I teraz lecimy tu. Patrz jako wprawa, patrz jako wprawa. Patrz jak wszystko niszczymy. Elo, nie ma żadnej wody u mnie w królestwie. Nie ma! Puuu, udało się, Geralt, jesteś wolny. Udało się, Geralt. W końcu. Okej, teraz muszę to na pewno wszystko teraz ładnie oświetlić, bo przez tą wodę wszędzie będą mi się respić moby, dosłownie wszędzie. A ja bym nie chciał nagle tutaj, wiecie, obudzić się i widzieć, że Creeper do mnie podchodzi. Nie, 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 czegoś takiego nie chcemy. To na pewno to był taki ich plan. Taki plan, żeby mi tutaj wszędzie wylać wodę i pomyśleć, ej, pewnie on to naprawi, a potem zapomnij o tym, że przecież jak nie jest to oświetlone, to respią się zombiaki i Creepery i że sobie zniszczę całe królestwo przez to. Nie, ja o tym nie zapomniałem. Ja o tym wiedziałem i teraz patrzcie, jak ładnie tutaj oświetlę, żeby nigdzie mi się nic nie respiło. Widzicie? Pięknie? No pięknie. No i właśnie o to chodzi. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś pochodnie? No jasne, że mamy, więc jeszcze damy tu, tu i jeszcze postawimy tu. I słuchajcie, te gąbki wszystkie też oczywiście chcemy się ich pozbyć, ale czego bardziej chcemy się pozbyć, to właśnie tego! Tego chcemy się pozbyć! Koniec! Niszczymy wszystko, co ma związek jakikolwiek z nubkiem. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Gościu, masz przerąbane w tym momencie. Masz przerąbane. Nubek, to wszystko twoja wina, bo to ty doprowadziłeś do tej jednej wielkiej dramy. Tak, zwołałeś jeszcze Paliona do tego, żeby tutaj coś takiego zrobić, na pewno. Dobra, o, ale tutaj jest pochodni. Dobra, to ja sobie te pochodnie też przy okazji wezmę i oświetlę tutaj wszystkie rzeczy, więc pięknie będzie, przyda mi się to wszystko. Od samego początku mi tutaj nie pasował ten dirt, widzowie, dlatego rozwalamy to. I to niech Palion się czuje jak w domu z tym dirtem. Widzowie, chcielibyście taki dom jak tam ma Palion? No właśnie, no właśnie.
No właśnie, ja bym wolał ze swoim ulubionym kolorem, czyli niebieskim. A Palion ma ulubiony kolor zielony, ale nie może tego koloru mieć, ponieważ Nubek tam u niego rządzi. Widzicie? U Paliona rządzi Nubek, a u mnie rządzę sobie ja. Więc Palion, tak naprawdę królestwo Paliona to nie jest królestwo Paliona, tylko królestwo Nubka. Sam sobie wybiera sojusznika, widzicie? A my teraz chodźmy tutaj zniszczyć ostatni znak Nubka. Czyli jego jakieś tutaj, jakąś bazę, która nawet dziwnie wygląda. Okej, i to też niszczymy. Co to ma być? Twarz Nubka, koniec z tym. Nie ma tutaj takich rzeczy u mnie w królestwie. I nie będzie. Już nie będzie na pewno nigdy. Dobra, rozwalamy. Już powiem wam, zawczasu sojuszu między Nubkiem a mną nie będzie w królestwach. I tak samo nie będzie sojuszu między mną a Palionem. Chociaż, no może między mną a Palionem to jeszcze bym się zastanowił. Ale na pewno między mną a Nubkiem nie. To nawet nie ma na co liczyć. To rozwalamy. I słuchajcie, moje królestwo, wydaje mi się, że chyba będzie w końcu, no, jak nowe. Będzie w końcu, widzowie, czyste. Czyste, nie będzie miało tych wszystkich, całej wody, tego całego dirta. Będzie tutaj pięknie, znowu, tak jak kiedyś, więc w sumie podoba mi się to. Podoba mi się to, że ostatecznie skończyło się tak, jak się skończyło. Każdy jest w swoim królestwie, znaczy Palion jest w królestwie Nubka. I tym razem nie oddam Nubkowi tego dirta, nie. Wiecie, co zrobię z tym dirtem? Proszę bardzo, pu 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 pu. Proszę bardzo, utopię ten dirt, właśnie. I wcześniej chciałem być miły dla Nubka, ale sami widzicie, jak to się dla mnie skończyło. Dobra, weźmy sobie jeszcze pochodnie, żeby tutaj sobie oświetlić. I słuchajcie, moje królestwo zostało uratowane. I spójrzcie, jak pięknie wygląda, brakuje tylko jeszcze mojej tam twarzy. Więc dajcie znać, jaki prank powinniśmy zrobić następny na Nubku i Palionie, ponieważ ja tego tak nie zostawię. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.